Czy borykacie się z tematem wypadających włosów? Tu nad tym my musimy pracować i my możemy nad tym pracować. Jak ten przedziałek wygląda zdrowy, a jak już powinien nas zaniepokoić? Dużo lepszy test niż liczenie włosów na szczotce. Przedziałek poszerza się, u kobiet zwłaszcza. Przy trzecim już jest widoczny problem. Pomaga nam w tym, żebyśmy miały na głowie piękne sitowy. 3 miesiące, żeby zaobserwować już efekty. 3-6 miesięcy, rewelacja. Czy borykacie się z tematem wypadających włosów, z tematem utraty włosów, szczególnie w okresie okołomenopauzalnym? A my o tym, jak sobie z tym poradzić, porozmawiamy z naszą gościnią, teraz się ładnie mówi, trycholożką Jolantą Pełszyńską z kliniki Hermitage w Katowicach. Tak, dokładnie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, jest mi bardzo miło. Każda trycholożka, która do nas przychodzi, ma irytująco piękne włosy. To jest tak, ale przechodząc do tematu. Pierwsze pytanie. Zobaczymy, jakie będą wyniki ankiety, ale moja sonda personalna pokazuje, że wraz z wiekiem nasze włosy zaczynają żyć własnym życiem, odchodzić w siną dal. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Co myśmy im złego zrobiły, że postanawiają nas opuszczać? Drodzy Państwo, powiem tak, że z wiekiem dochodzi do naturalnej utraty włosów i jest to proces fizjologiczny. Składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim czynniki hormonalne. U kobiet dochodzi do spadku hormonów żeńskich, estrogeny spadają. U panów również dochodzi do zmian hormonalnych, czyli mamy do czynienia z menopauzą i andropauzą. I to skutkuje zmianą w fazie wzrostu włosa. Natomiast to jest jeden czynnik, aspekt hormonalny, prawda? I te fazy zostają zaburzone. Kolejna rzecz, genetyka. Czyli jeśli u nas w rodzinie pojawiły się problemy z nadmierną utratą włosów, czyli tato, mama tracił włosy na tle hormonalnym, to nas też może to dotyczyć. Czyli to jest kolejny aspekt. Kolejna rzecz, dieta, stres, sen. Sen odgrywa bardzo dużą rolę. Tutaj rola melatoniny. No i dieta, czyli to, jak my się prowadziliśmy, wychodzi. I to wszystko nam się czyli nakłada. Skutki naszej diety wieloletniej, tak? Tak, dokładnie. A czy współistniejące również dolegliwości tak, zdrowotne, tak, właśnie tutaj które warto mogą też to spowodować? Insulinooporność i zespół policystycznych jajników sprawia, że włosy nie będą wyglądały dobrze. Dodatkowo przy insulinooporności mamy jeszcze problem z mikrokrążeniem w skórze głowy i w mieszku włosowym. To też sprawia, że włos nie wygląda tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Wydaje mi się też, że dolegliwości ze strony tarczycy też mogą sprzyjać utracie włosów. Jasne, a to też coraz więcej osób zmaga się z tym tematem. Byłoby oczywiście cudownie, jest to romantyczna wizja, gdybyśmy tak doskonale znając przyczyny wypadania włosów, działali przyczynowo, tak? A my już jesteśmy tak naprawdę w środku tego procesu trochę, tak? Bo ani trychologowi, ani suplementowi, który ma pomóc w utrzymaniu włosów na głowie, nie będziemy oczekiwać tutaj jakiejś terapii, tylko możemy zadziałać gdzieś w środku. Więc moje drugie pytanie jest, jak już wiemy, co sprzyja tej utracie, to ja bym chciała poznać taki biochemiczny mechanizm tracenia włosów, bo mnie to zawsze interesuje, dlaczego one sobie od nas idą. Tak, powiem w skrócie i tak jasnym językiem, żeby to wytłumaczyć, jak to wygląda. Więc tak, chodzi o redukcję testosteronu do dihydrotestosteronu, prawda? I mamy enzym 5-alfa-reduktazy, który występuje w mieszkach włosowych, w gruczołach włojowych, w skórze. I enzym 5-alfa-reduktaza, jeśli połączy się z testosteronem, dochodzi do przekształcenia w DHT, dihydrotestosteron. I to jest winowajca. Czyli to jest z enzymu ta 5-alfa-reduktaza, tak? Tak? To jest coś, co chcielibyśmy
żeby nam tego testosteronu nie przekształcało. Dokładnie. A my tak. Kobiety w ogóle posiadamy testosteron, żeby też, to u nas oczywiście. To jest jakby ten sam mechanizm. I teraz powiem dalej. Mamy zwiększoną ilość DHT, prawda? I on działa bardzo niekorzystnie na nasze mieszki. One się miniaturyzują, ściekają. A do tego na pewno mamy ilustrację, tak? Poprosimy o miniaturyzację mieszków. To... Tutaj też mogę wspomnieć. No właśnie, tak. Ale powiedz nam, kochana, jak to wygląda, bo tu jest takie proces, kiedy się możemy zaniepokoić, tak? Dokładnie. Przedziałek poszerza się u kobiet zwłaszcza. Widać, że pierwsza i druga ilustracja jest ok, przy trzeciej już jest widoczny problem. I my, jak już mamy drugą ilustrację na samej górze i widzimy to, zauważamy, o właśnie tutaj widać, prawda, że jest... Ojej, to już jest źle taki przedziałek? Linia, dokładnie, więc my bardzo też w pracy zwracamy uwagę, do tego jest jeszcze trichoskopia pod mikroskopem, patrzymy sobie, jak to wygląda z zupełnie większego jeszcze przybliżenia, razy 200, razy 300, ale to jest jakby tak, pierwsze. Kolejna ilustracja... To będzie u panów i u panów wygląda to tak, że zakola pojawiają się i te takie specyficzne aureolki. Czyli czoło schodzi na plecy. Troszkę tak. I szczyt głowy, więc tak to wygląda. Proszę kolejne. A ja, poczekaj sekundeczkę, ja bym chciała cofnąć zdjęcie do tego przedziałka, bo ono mnie zachwyciło do tego przedziałka. O, do tego. Tak. Bo to było takie moje trochę podpytanie. Kiedy powinno nas ta utrata włosów zaniepokoić, wiesz, bo ja nie będę liczyła włosów na szczotce, jak się czeszę, ale po raz pierwszy, a naprawdę odwiedzało nas wielu trychologów, po raz pierwszy my możemy zrobić sobie taki test pod tytułem zrobić przedziałek na głowie. Dokładnie. I teraz jak ten przedziałek wygląda zdrowy, a jak już powinien nas zaniepokoić, bo to jest dużo lepszy test niż liczenie włosów na szczotce. Tak. Pierwsze to właśnie przedziałek i widać tu, że już światło nam się odbija. O, widać, dzięki za że przybliżenie. Skóra głowy prześwituje i to nie jest taki normalny, tradycyjny, zdrowy przedziałek. My to widzimy, że jest coraz rzadziej na przedziałku, prawda? Czyli mamy najpewniej tutaj pojedyncze zespoły mieszka włosowego, pojedyncze łodygi w mieszku. To jest jedno. Kolejna rzecz, bierzemy sobie kucyk i patrzymy, ile, czy ten kucyk nam ulega ścieńczeniu. To a jak mamy krótki taki... włos, to tak tył sobie badamy. No to głównie skórę głowy. Głównie skórę głowy obserwujemy, ale najlepiej byłoby przyjść do trychologa. I to już wtedy to prawda, jeśli nas cokolwiek niepokoi, to dokładnie, trycholog. To teraz jedziemy do tego mieszka i tej miniaturyzacji. Dokładnie. Mamy to, co się zadziało, to, co nas niepokoi tutaj. DHT zaczyna nam uszkadzać mieszki włosowe, czyli mieszek ścieńcza się, miniaturyzuje, jest coraz mniej łodyg z jednego mieszka włosowego oraz włosek robi się taki prawie, że przezroczysty. Ścieńcza się, więc... Paskudztwo. Tak. Komuś nie wypadają włosy, on nie widzi na podłodze, nie widzi na poduszce, ale patrzy jakość coraz ciśnie, mniej. Tak. Jakość ciśnie. Ścieńczają się. Dlatego tu nad tym my musimy pracować i my możemy nad tym pracować. No właśnie, bo jeżeli ta 5-alfa reduktaza, co brzmi skomplikowanie, ale to jest nieistotne, jak to się nazywa, czynnik, tak, żeby tak, też uprościć dokładnie sprawę, który doprowadza do substancji, do istnienia substancji w naszym organizmie, która mikronizuje te mieszki włosowe. Ja parafrazuję, czy dobrze zrozumiałam tak na lekcji, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak, czyli dobrze zrozumiałam? DHT powstałe ma 5 razy silniejsze działanie niż sam testosteron i 5 razy większe powinowactwo do receptora androgenowego. A, mamy suplement, który powoduje zmniejszenie szkodliwości wpływu na nasze włosy 5-alfa tak reduktazy. Na czym polega działanie tego Vitapilu i dlaczego mamy uwierzyć, że to się zadzieje? Mhm. Więc tak, proces miniaturyzacji i w ogóle postępująca ta sytuacja jest
procesem przewlekłym, tak? I postępującym. Natomiast my możemy zahamować i odwrócić miniaturyzację. Zupełne zahamowanie nie jest łatwe. No pewnie. Ale to, że my już zahamujemy ten proces, jest rewelacyjne. I co my możemy zrobić? Możemy blokować 5-alfa-reduktazę. Odwrócić to działanie. Więc mieszki nam zaczną. Nie będzie jakby czynnika sprawczego na miniaturyzację. Pierwsza rewelacja. Kolejna. Czyli zatrzymamy utratę. Dokładnie. Dalszą. A czy możemy przywrócić nieistniejące? Tak, możemy. Możemy spowodować większe poprawę mikrokrążenia w mieszku włosowym, prawda? Przez substancje aktywne i też wtedy substancje aktywne będą lepiej odżywiały mieszek włosowy. Więc my tutaj. Tam jeszcze mogą te łodyżki tam nam wyrosnąć? Tak, dokładnie. My możemy stymulować włosy, prawda? Oprócz tego, że suplementacja, bo to będzie takie clue, możemy jeszcze wykonywać szereg zabiegów, osocze bogatopłytkowe, laser, prawda? No mówisz o gabinetach trychologicznych. Też, tak dokładnie, żeby działać tak ogólnie, tak, całościowo. Ale przede wszystkim suplementacja powinna być takim pierwszorzędnym elementem w prowadzeniu. A co tutaj jest, wiesz, powiem tak, jest wiele suplementów, które obiecuje poprawę stanu włosów. Tak. I nie ma co się oszukiwać, że jest jedyny, a reszty nie ma, nie Dokładnie. Ma. Są. Tak? A ja mam pytanie, czym szczególnym wyróżnia się Vitapil Clinic 5 Alpha, który za chwileczkę dostaniecie do testowania i powiem wam, jak się zgłosić. Co ma takiego w składzie, w pomyśle na swoją kompozycję, że my możemy uwierzyć, że ta 5-alfa-reduktaza dostanie po nosie od tego preparatu. Tak, dokładnie. Co mnie ujęło, bo ja też długo takiego produktu szukałam. Więc tak, przede wszystkim możemy blokować w naturalny sposób, czyli ekstrakty z palmy sabałowej i śliwy afrykańskiej. Mamy chyba ilustrację do tego, tak? Jak to tam działa? Tak, możemy pokazać. Tutaj jest dowód na to, że możemy zaufać temu preparatowi. Dokładnie, tak. Więc to będzie pierwsze i najważniejsze takie działanie. Kolejna rzecz, mioinozytol, który w dawce 1 do 4 mg też jest, są badania naukowe na to, że ogranicza, obniża poziom androgenów, obniża poziom testosteronu. Czyli mniej będzie tego testosteronu, który ta alfa-reduktaza 5 też, jakby to przekształci jest w DHT. Działanie. Rozumiem. Ale co warto wspomnieć, że w przypadku palmy sabałowej my też mamy badania na ilość 320 mg i tutaj tyle jest. Więc to jest bardzo ważne, że w suplementach może być środek, prawda? Może być składnik, ale w jakiej dawce, ja się pytam. I z jakiego czy surowca, bo to jest ważne. Podparty badaniami tak. klinicznymi, mnie to przekonuje. Kolejna rzecz, wspomaganie, wiele razy pojawiło się, że brak mikrokrążenia w skórze tak. przy insulinooporności tak. i w ogóle, prawda? Z wiekiem to spada, my możemy to zwiększyć, my możemy podnieść. Dzięki pokrzywie i kapsaicynie. Kapsaicyna to też jest taki naturalny środek, który będzie rozgrzewał. Czyli będzie tam, prawda, stymulacja zachodziła. My nie musimy masować skóry. Super, jak to robimy, bo to są... Robimy, bo to mamy tak. zalecone już od roku. Tak, ale tu mamy właśnie jeszcze ten składnik. Oprócz tego minerały, witaminy. Takie jak cynk, biotyna, kwas foliowy. To też na skórę dobrze zrobi. Tak. Tak, witamina C oraz krzem z bambusa. Preparat w ogóle Vitapil jako marka znana z pomocy nam w pielęgnacji i utrzymaniu włosów na głowie jest marką z tradycjami, bo to już jest od bardzo wielu lat, chyba od 90. lat na rynku. Więc to też nie jest coś, co nagle wyskoczyło z kapelusza, tylko to są lata doświadczeń tej właścicieli tej marki, którzy cały czas poznają nowe rzeczy. Tak. Preparat Vitapil ma, bo teraz powiedz nam tak, bo on ma dwa, słuchaj tutaj, cuda. Kapsułki Dokładnie. I saszetkę. Dlaczego tak? I saszetka, dlatego że w kapsułce nie zmieściłoby się tyle tych cennych składników, o których powiedziałam. Okej, musiałaby być wielkości Brazylii i nikt by jej nie połknął. Więc kapsułka i do tego saszetka, do wypicia, to jest do rozpuszczenia. Ma ananasowy smak, bo próbowałam. Tak, ja też próbowałam. Dobre. Ja też. Dobre. Dokładnie. Jak to przyjmujemy i ile czasu?
Najlepiej, no wiadomo, ja powiedziałam, że to jest proces przewlekły, tak prawda? Jest. I my najlepiej jakbyśmy jak najdłużej, jeśli się uda, to wprowadzili, prawda? Ale jedno opakowanie jest na 30 dni, o ile. Tak, dokładnie. Trzy miesiące, żeby zaobserwować już efekty. 3-6 miesięcy rewelacja, prawda? Nic tak nie przekonuje, jak doświadczenie własne, tak, którymi się możemy podzielić. Zapraszamy 5 osób do testowania Vitapilu przez 3 miesiące, tak jak zaleciła Jola. Tak. Tak, czyli 3 miesiące testujemy. Koszt, jeżeli ktoś nie załapie się na testowanie, jest na poziomie, o ile się nie mylę, około 100 zł na 3 miesiące, pełna miesięczna kuracja. Opakowanie miesiąc. Opakowanie. Opakowanie na miesiąc w granicach 100 zł. Najpierw powiem, gdzie do kupienia, a potem powiem, jak testować. Do kupienia praktycznie w każdej szanującej się aptece oraz online na stronie vitapil.pl. Można już po naszej rozmowie, jeżeli ufacie temu preparatowi, kupić, stosować i oczywiście pisać na stronie jest kontakt wasze wrażenia. Ale my chcemy zrobić takie kontrolowane testowanie, kontrolowane w sensie, żeby był dokładny zapis przebiegu tego procesu i waszych odczuć. W komentarzu za chwileczkę pojawi się link do strony zgłoszeniowej do testowania. I tam klikacie w ten link, on też później będzie w poście na materiale. I do 15 lipca możecie zgłaszać się do testowania Vitapilu. Uwaga, tam jest również regulamin, który osoby zgłoszone obliguje do trzymania się wszelkich instrukcji i zaleceń, tak? I za to jesteście obdarowane kuracją 3-miesięczną Vitapilem. Zostanie wybranych 5 osób do testowania i tam trzeba będzie się zgodzić na instrukcje, zalecenia i fotografie, wrażenia, ankiety. No, tak jak wygląda testowanie. Tester musi zapisać swoje odczucia w czasie procesu. Dla osób, które się zgłoszą, a nie załapią się, mówiąc kolokwialnie, na testowanie, na pewno marka Vitapil przygotuje jakieś niespodzianki, bo tak się umawiałyśmy. Kody rabatowe. Na pewno wszyscy, którzy się zgłoszą, nie zostaną zostawieni bez miłej niespodzianki. Jako, że włosy i paznokcie są przydatkami skóry, czy możemy w przypadku tej kuracji też trochę na poprawę liczyć na paznokcie? Liczyć? Tak, oczywiście. Cynk, pokrzywa, kapsaicyna, żelazo, biotyna, kwas foliowy. Czyli przydatki skóry, czyli włosy i paznokcie. Dokładnie tak. Co jeszcze wspomnę, ważne, certyfikacja. Vitapil ma certyfikat jakości. To, co kocham w suplementach. Dokładnie ja mam tak. też serię suplementów, którą rekomenduję i też mam w fisiu na punkcie certyfikacji dokładnie surowców. Tak. A Nutrofarma ma taki certyfikat Nutrofarma Quality System, NQS, który jest też zawarty na opakowaniu i mnie to przekonuje. Ja to kupuję. Mnie też to przekonuje, ja na to samo zwracam uwagę jako farmaceuta, bo takie mam wykształcenie. Po drugie, ja też wierzę firmom, które w trudnych czasach są już długo na rynku, bo to znaczy, że klienci powtarzalnie korzystają z ich preparatów i widzą efekty. Bo jeżeli nie ma zadowolonego nabywcy, to firma się na rynku nie utrzyma. To jest prosty dowód. A marka Vitapil od lat 90. pomaga nam w tym, żebyśmy miały na głowie piękne sitowie. Ja Vitapilem po ciąży się ratowałam. O, jak wtedy ja to nie gubiłam. Będąc trychologiem. Ale gubiłaś strasznie? Tak, tak. Ja gubiłam potwornie włosy po ciąży. To jest fizjologiczne. My to już ciąże nam może tylko korespondencyjne grożą. Tak. Ale podobne historie ma okres okołomenopauzalny. Dokładnie tak. On się całkiem do czasu karmienia hormonalnie niewiele różni. Tak. Kochane moje, zgłaszajcie się do testowania. Link w komentarzu. A teraz na zakończenie zobaczmy, czy w ogóle myśmy miały do kogo mówić. Oto wyniki ankiety. Kto przed ekranem ma kłopoty z... Słuchajcie, 50... Ile tam ja nie widzę? 66. 66% osób oglądających nas dzisiaj
na YouTubie, gdzie mamy troszeczkę młodszego widza, jest 66%. Tak. A na Facebooku 72%. Vitapil Clinic 5 Alpha może nam pomóc, nie za miliony, bo uważam, że cena jest przyzwoita. Tak, za taki skład. A 5 osób przepytamy, jak im poszło. I uwaga, spotkamy się we wrześniu i wszystkie osoby testujące podzielą się z nami swoimi wrażeniami, bo tak jesteśmy z Marką umówione, że we wrześniu pokazujemy wam rezultaty. Kto chce, niech próbuje już. Kto chce testować i być w gronie 5 szczęśliwców, klika w link. Kto się zgłosi, a nie będzie w gronie 5 szczęśliwców, dostanie niespodziankę. Czy jest taka druga telewizja jak nasza? Ciężko. Nie ma, a będzie jeszcze lepsza. Kochani moi, dziękujemy bardzo, Jolu, że przyjechałaś do nas, bo chyba z południa Polski do nas. Tak, ze Śląska. Ze Śląska jechałaś. Spotykamy się jeszcze we wrześniu, będziemy sobie bardzo omawiać miło. Rezultaty. Tak, dokładnie. Dziękuję. A jakby ktoś chciał skorzystać z gabinetu Hermitage, gdzie Jola jako trycholog przyjmuje, to po prostu wejdźcie, będzie oznaczenie, jest... Dajcie link do gabinetu. Do Instagrama też, mojego. Do Instagrama. Lepiej, bo tam do Instagrama też Joli. Mocno publikować, więc. Jeśli macie duży kłopot z włosami, to oprócz zażywania preparatu można się wesprzeć jeszcze tak, mądrymi zabiegami na głowę. Tak, ja pracuję też w placówce medycznej, więc mamy też lekarzy dermatologów. Jak jest większy problem, to działamy kompleksowo. Więc dziewczyny, zapraszam. Normalne to czuć się dobrze i wyglądać pięknie. A o to dbamy w naszej Silver TV, na przykład z takimi gośćmi jak Jola. Dziękuję wam bardzo. We'll be right back.